Cześć, Jamoneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Citrus, a to jest już drugi odcinek z symulatoru pociągu 2015. I co nas się czeka, nie mam pojęcia. Czekajcie, prowadziłeś pociąg korzystając z podstawowego sterowania. Aby kontynuować jazdę korzystając z podstawowego sterowania, wróć do menu, wybierz jazdę, następnie karierę. Masz wówczas wybrać scenariusze dostępne dla tego pociągu. Jeśli chcesz skorzystać z bardziej zaawansowanego sterowania, wybierz opcję rozdzielić scenariusz, na następnym ekranie wybierz Dobra. Osiągnięto ostatnią stację, czyli kurczwek elegancko nam tutaj ludzie wyszli i zaczynamy karierę. Czekajcie. Jazda dowolna, to nas raczej nie interesuje. Polecimy raczej sobie w karierę właśnie. Wybierzmy sobie najpierw może jak najmniejszy poziom trudności. Jest coś takiego? Do Garmisia, Londyn. A może sobie pojedziemy teraz kurczwek w Nowym Jorku? No i dobra, mnie pasuje. Dobra, ja już mogę jechać. Mam nadzieję, że będzie dalej epicko kurczwek, bo normalnie no... Ta gra ma coś w sobie, normalnie taką otoczkę, która naprawdę sprawia, że chce się po prostu w tą grę grać. Jest rozbudowane sterowanie, z którego jeszcze nie skorzystam, bo na razie chcę, że tak powiem, na standardowym sobie dawać radę jeździć. No i jednym słowem, jest fajnie, jest naprawdę fajnie, to jest sama przyjemność prowadzenie i to nie jest monotonna gra, naprawdę. Przynajmniej tak mówię wam po około 40 minutach gry. Mi się gra normalnie bardzo podoba. I to nie, że mi zapłacili, że ja tak zachwalam, to wiecie, to tak sobie nawet nie myślcie. Ja po prostu mówię to, co myślę i myślę po prostu to, że gra jest naprawdę bardzo dobra. Jest fajnie zrobiona graficznie, jest fajna wszystko, mechanika, tak dalej, tak dalej. A biorąc pod uwagę, że robili to fascynaci kolei, to jest normalnie, naprawdę. To ile kurczwek to musieli pewnie przejeździć tymi różnymi pociągami, jakieś obliczenia, jakieś wektory, jak to rusza, jak to ma zryw. To fizyka jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i kurczwek, zaraz ruszymy sobie. Co ja wybrałem? Chyba będziemy w Nowym Jorku jeździć, tak? I wybraliśmy sobie pociąg, kurczwek, nie zauważyłem jaki, chyba coś na A. No i dobra, dla wszystkiego się dowiemy, ruszymy. O, ten lekki kurczwek, spadek FPS mam, nie wiem dlaczego. O, dobra, przestało. Dobra, czyli ruszam sobie z czegoś takiego, z takiej jakby zajezdnie, że tak można to powiedzieć, tak? Dobra. No może nad optymalizacją by mogli popracować w niektórych tam miejscach, ale to jest naprawdę szczegół. To jest naprawdę szczegół. Dobra. Będziemy teraz z zajezdni chyba, albo to słyszę jakiś taki peron, nie wiem. Dzisiaj poprowadzisz pociąg w trasie do New Haven. Na początek zatrzymaj się na stacji Penn w Nowym Jorku oraz New Rochelle i Stamford, gdzie będziesz miał przerwę. Niebo jest bezchmurne, a ruch mały, więc jazda będzie miła i łatwa. Czekaj na sygnał, aby wyruszyć. Okej. Okay. Czyli czekamy. Kurczwek, co to jest? Jakiś neutral suppression, kurde. Czy mamy czekać, tak? Ja bym już ruszył, ale... Mogę już? Czekajcie. Chwila, jak to wygląda? A, takim idziemy. ATM rakiem, ATM rakiem. Dobrze. Takim jakiś mały kurczwek ten pociąg, no nie wiem. Chociaż nie no, coś tam ma, jakieś tam... Kilka tych wagoników za sobą. Dobra, ruszajmy tam. Kurczę, fair. Będę czekał na jakiś sygnał. Chyba, że będę musiał, no. Co to jest? Daliby kurczwek jakiś... Ten? Jakiś opis, co to są za gajgi normalnie. Ja nie wiem, jak to się obsługuje, ty. Zupełnie jest jakiś inny panel. Czekajcie, nie. Tutaj to ja tego nie chciałem zrobić. Uruchomienie silnika. No chyba jest uruchomiony, nie? Czy nie? Trzeba czekać chyba na sygnał, mi się coś wydaje. Kiedy mamy ruszyć? Pentor. Kurde, felek. Hamulec bezpieczeństwa. Pośrednie, włącz, uruchomić. Dobrze, ale... Ciekawe. Dobra,
chwilę czekamy jeszcze. Czyli coś zaczęło się dziać, tak? Dobra. Nie wiem, kiedy zaczął się ładować ten pasek, naprawdę. Czy tak długo trwa odpalenie silnika, czy coś? Czekaj, sprawdzimy. Nie, to jest raczej... Czekam na sygnał, nic więcej. Dobrze, no to... Można już ruszać? Weź tutaj gwizdem. Kara za brak punktualności. Co? Musimy ruszać? Hamowanie awaryjne. Kurczę, ty, to nie jest takie łatwe, jak to wygląda. Jak to ruszyć? Czekajcie, czekajcie. Nie, światełka muszą być. No wejdzie uruchom. Jest jakaś kuczwek pomoc albo coś? No powiem wam szczerze, że nie jest łatwo, ty. Ty, jak to ruszyć? Wszystko daje do góry? Nie. Nie. Naprawdę nie wiem. Można było to jakoś ruszyć, czy muszę wziąć jakiś... To jest to krzwek, nie ma z jakichś tomoczków, nie wiem, jakiegoś tam... Ty, ruszyło się? Czy mi się wydaje? O kurde. Ja wiem, schodzi. Jak jakość jazdy? Bardzo dobra jest jakość jazdy. Co ty chcesz? W końcu przynajmniej ruszyłem. Nie narzekać, proszę mi tu. Czekajcie, weźmiemy sobie może nie ten kierunek bynajmniej. Właśnie. Jedź. Jakość jazdy minus 8. Dobrze, no ale uczę się. Spokojnie, ty. Światła byś zapalił, ziom. Czy to już jest zapalone? To już by światła nie były zapalone. Nic nie widać. Dobra, ale ważne to, że jak ruszyliśmy. Pościsku. Dobra, czekajcie. No to wszystko muszę ogarnąć sobie. Czekaj. Bo strasznie coś skrzypi, jakbym to... Czy ja mam się zatrzymać tu? Nie. Pościsku. Dobra, jedźcie się do przodu, ale... O! Przestało coś. A to jest hamulec. Więc hamulec popuśćmy na zero. Damy forward. Powinniśmy teraz ruszyć chyba, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. A dlaczego tak piszczy? O! Coś takiego, ale... No teraz... Teraz gościu ewidentnie hamuje, tak? Teraz... Nie wiem, kurczę. Mam gdzieś jechać, ale na moje oko to nie powinno być tak, że to tak aż piszczy. A może po prostu to jest taki sam start. Nie, bo już to dobrze idzie, kurczę. Patrzcie. Hamowanie damy na zero. No i ruszyliśmy. Ha! Nie jest najgorzej, kurczę felek. Fajnie to wyszło. I teraz nie możemy przekraczać, prawda, 60 na godzinę. Dobra, czy jedziemy sobie elegancko prosto? Jakby się nie patrzeć. Ja to jestem teraz ciekawy, jak będzie hamowanie wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy tylko tą przesuwnicę sobie dać na dół? Czy jakoś to inaczej? Ale patrzcie, zajęło mi to normalnie gdzieś ze 7-5 minut około. 5-7 minut mniej więcej, żeby to samo ruszenie, więc naprawdę to jest symulator... Jak symulator normalny. Jak nie wiesz, o co chodzi, to nie ruszysz. Sam nie wiem, o co chodzi, ale ruszyłem. Fajnie, że można sobie tak przeskakiwać po człowieku, jakbyś tu siedział raz i tu. Bardzo fajne. Musimy sobie jeszcze troszeczkę pojechać, kurczę. W tunelu jakimś jesteśmy, tak? Dobra. Leciuteńko można gaz dać. Leć, do góry. Dobrze. Trzeba na jakimś tam poziomie trzymać. Dobra. O, to. Takim czymś ja mogę jechać, o. Patrzcie. Nie można przekraczać 60, nie można. Dobrze, ale fajnie, patrz jakie jest nachylenie. Jedziemy ciągle do góry, więc ciągle bardzo szybko nam, że tak powiem, prędkość spada. Ale to jest fajnie. Dobra, przyspieszę, nie zwalnia mi tu. Jak już jestem normalnie teraz z siebie dumny, że udało mi się ruszyć. Nie wiedziałem jak. To
zaczął puścić hamulce i dać tutaj tego i się ruszyło. Mam nadzieję, że każdy właśnie pociąg będzie robiony tak, że każdy po prostu będzie z tych pociągów miał jakby swoje inny panel, inne po prostu stosuje tej menu. I nad każdym będę musiał kurczywek przynajmniej pierwsze 5 minut odcinka spędzić, żeby w ogóle ruszyć jako tako. Co on tak wolno jedzie? Tak pod górkę jest, no dobra. Jak trzeba, to trzeba, na jakąś to mówię. Kurczywek, kola się skończyła i będzie tak gadań normalnie w swoim pysku, to wiecie. Ja jeśli to powinienem chyba kurczywek jeść przez Get Mine 2 East. Chyba to nie powinienem się zatrzymać, bo powinno być gdzieś napisane, gdzie mam się zatrzymywać, gdzie nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najwyżej dostaniemy okrzan, że jesteśmy albo niepunktualni, albo po prostu ten. No po prostu nie dojechaliśmy sobie na miejsce. O, no w końcu wyjechaliśmy z tunelu. Jeju, super. A to nam tak pokazało, że mostik jest, tak? Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Ale już troszeczkę za bardzo przyspieszamy jakby. Ale to na razie. Lol, jak to fajnie wygląda, patrzcie. Czekaj. Nie tak, nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Przekroczenie prędkości. O kurcze. O kurcze. Co my tak tutaj? Czekajcie, czekajcie, bo zaraz wypadniemy normalnie. Mamy jechać 25 na godzinę, kurczweka, jedziemy 40. Dobra, co jest? Właściwie sku. No można już 50. Dobra, jedź. Wszystko na minusach leci. Kurcze, Felek, o co tu się rozchodzi? Szczerze, 20, nie jedź szybciej, tylko 20, no. Dobra, 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 już, no już hamuję. Kurczwek, zwalniaj, przyspieszaj, no ile można, no. No, pojedziemy sobie teraz jako tutaj. Teraz 50 jechać. Ja bym chciał, kurczwek, jakiś tutaj odwozić, tak dalej. No tutaj widzę, że chyba nawet nikt nie jest w wagonie, czy jest. Co ty tu chcesz? O! No, coś nie tak? Pościsku. Co tu się zrobiło? Ja chcę jechać do przodu, nie mogę? Teraz będzie kurczwek, że koniec kariery, tak? Puść hamulce. Ja chcę do przodu, czego nie mogę? Teraz ruszę, tak? Kurr, kafelek, no. Znaczy, że dostałem taki ochrzan, takie, że tak powiem, taką uwagę, że źle jeżdżę, że aż mi pociąg zatrzymał, tak? Potem muszę odkliknąć na ten cały śmieszny wykrzykniczek i mogę jechać dalej. No dobra, no jak trzeba, to trzeba, no. Czy to będzie to? Get mine. East, to jest już West, o kurczę. Ja bym naprawdę już bym chciał kogoś załadować, zatrzymać się, bo ja ciągle jadę do przodu i coś mi się wydaje, że to nie jest dobre. Co jest? A, troszeczkę to... Ale nie, mam też takie wrażenie, że to mnie ochrzania, zanim się coś pojawi, a obsługuję, nie mam już takiego refleksu, zanim się coś pojawi, że w ogóle trzeba coś innego zrobić. Patrzcie, nie zatrzyma mi się teraz pociąg i muszę jeszcze raz ruszyć go. Jedź, 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 jedź. Dobra, jedziemy po troszkę. Jakość jazdy. Ja wiem, że jest bardzo mała, no bo to jest dopiero drugi odcinek, a naprawdę nic nie ogarniam. Tutaj mam się chyba zatrzymać, prawdopodobnie. No i zatrzymam się, kurczwek, jest pomarańczowe, ja tutaj widzę. Mogę zatrzymać się i to uczynię. Czekajcie, bo za szybko znowu jadę. Kurczwek, ja to ja jestem pirat. Się nagrałem, kurczwek, w tej Formule 1 i zasuwać wszędzie chcę. Ale dobra, dobra, jest ciekawie, jest ciekawie. Może troszeczkę kaleczy, ale jest ciekawie. Dobra, jedź. Właśnie na godzinę mogę maksymalnie. Dobra, spokój. To jest wszystko, kurczę, Felek. Zależy od tego wskaźnika, tutaj te kółeczko takie śmieszne. Dobra, i tutaj będziemy musieli się zatrzymać prawdopodobnie. Zatrzymamy się. Tak, żeby któryś z wagonów tam był, tak? Nie ma problemu. Kurczę, są przekroczenie prędkości, no. Czekaj, tutaj się zaraz zatrzymamy. Pyk. Jedź, jeszcze troszeczkę. Dobra. Stój. Okej. Mogę otworzyć ludziom?
Coś się dzieje? Czekaj, spokój. Czy ktoś w ogóle w tych wagonach jest? Czy ja po prostu jeszcze... Też tak powiem, tego nie ogarniam, że po prostu ja mam jechać ciągle do przodu. Myśli tak, to trochę lipa, czekajcie. Jedź przez. Gate mine i tak dalej. To jest west, a to miało być east. A gdzie my jesteśmy? Ło kurcze, ty. Czekajcie. My jesteśmy... A w którym kierunku jedziemy? Tam. Nie, to dobrze jedziemy. Dobra, ej, spoko. To my jeszcze mamy najwidoczniej do przodu pojechać. Dobra, wszystko jest. Cyk, cyk, cyk. Ruchy. No, troszeczkę szarpłem, nie? No, ale no... Dlatego jest jakość jazdy taka mała. Ale mamy się dalej pojechać, tak? Tak, tak. Czekajcie, gdzie to było? Pod dziewiątką, tak? No i my zasuwamy na... Tutaj się skręcimy. Tutaj mamy... Nie, to jest west. Tutaj, o! Tutaj mam się zatrzymać. Okej. Okay. No i mów mi więcej, kurczę, tak elegancko. Już wiem, jak jechać. Normalnie, przynajmniej którędy. Fajnie. Czekajcie, tutaj wszystko spowolnione. Hamulec bez hamulca, jedziemy fajnie. No i przydałoby się rozpędzić. Kurczę, tak szkoda, że jesteśmy w tym, w mieście, jakby gdzieś tu był jakiś obrzeż, to może byśmy tam mogli wjechać ze 120. Ale nie możemy, a możemy tylko maksymalnie 60 i to powinno nas cieszyć. Dobra, jedziemy. No, zaraz trzeba będzie uważać tutaj tą gajgą normalnie, powolutku. Żeby nie było, bo już prawie tutaj dojeżdżamy. Jesteśmy przynajmniej w tym zakręcie gdzieś? No, dojeżdżamy. Czekajcie, bo coś mi tu rynda. No co, przecież dobrze jest. Jedź. 50 na godzinę. U, 50, nie. Dobra, troszeczkę przyspiesz. Co? Się boisz. Dobra, i tak trzeba działać na zewnątrz. Dobra, dobrze. Nie jest najgorzej, kurczę. Jak jeszcze się nie wykoleiliśmy normalnie, no. Fajnie. Dobra. Get mine to east. Tutaj mamy się zatrzymać, tak? Czekajcie, na pewno? Tak, tu się mamy... O kurczę! Wstecz. Zawsze trzeba by się zatrzymać, ale tak zasuwam. Ale dobra, już na tej prędkości dojedziemy. Prawdopodobnie. A jak nie, troszeczkę po prostu przyspieszymy. I tyle. Dobra, przyspiesz. Tu będzie nasz pierwszy przystanek. Widać już dworzec. Wszystko. Dobra, hamuj troszeczkę, powoluśku. Kara za brak punktualności. Jak brak punktualności? Bardzo dobrze jesteśmy. I to było tu? Czekajcie. Trochę przyjechaliśmy chyba, co? Nie, no jakiś tam jeszcze wagon jest, no. Chyba jest dobrze. Jeźdź przez... Ty, a może ja się nie mam zatrzymywać, tylko mam po prostu jechać przez to. A za mocno, tak trzeba płyniuśko ruszać. No dobra, no. Trzeba mi powiedzieć, a nie. Czego tak... Jedź, rozpędź się. Jeźdź przez... A czekajcie, spróbujemy przejechać. Ty, co ty one tak się ślizgają tej? Weź powoluśku. Nie jest na hamulcu nic. Forwards, elegancko. Można jechać. O, widzisz, nie można tak biftać się powoluśku. Dobra. Na tej 85 tak pojedziemy. Fajnie. Przyspieszamy, elegancko, super. Teraz tak, pytanie jest moje takie, czy my dobrze jedziemy? Jesteśmy tu, tak? Kolejna, że tak powiem, stacja będzie, ojej, jeszcze trochę. Patrzcie, zajczyło nam ptaszkę, czyli dobrze. Naprawdę będzie daleko. Będzie bardzo, bardzo daleko. Strasznie. Dobra. No nic. A czego my... Jedziemy? Czego? No dobrze, jedziemy. Cały czas. Sukcesywnie do przodu. Ja się teraz pytam, dlaczego on mi zwalnia? Czy ja chcę szybciej. Ej. Czekajcie.
Niebieski, dlaczego to mi zaczął zwalniać? Zaraz się okaże, kurczę, jak cię spaliłem. No co, zatrzymajmy się. Dobra, stoimy. I ruszamy. O co się rozchodzi? Paliwo zabrakło, czy co? Czekajcie, rezerw, natrzód. Ha! Pojechaliśmy kuczwek trochę i co, już nie możemy jechać? To dlaczego tak się stało? Chwila. Stoimy teraz ogólnie, nie? Fajne miasto tak a propos. I... co to? Chwila! Kuczwek naprawdę ten symulator to jest... nie tyle, co mnie zaczyna denerwować, ale mnie coraz bardziej zaciekawiać, a to wszystko po prostu trzeba czasu. Chwila. My jesteśmy tutaj, tak? Ja się pytam, dlaczego ja nie mogę ruszyć. Chciałbym ruszyć. No ale dlaczego nie ruszam? Paliwo się skończyło, czy co? Czekajcie. Piasecznica, nie. Fajne. Ty, ale ruszymy kiedyś czy tak nie za bardzo? Panie, bo ja tam muszę być już na miejscu, no. Hamowanie awaryjne. Nie chcę, zwolniony do przodu. No kurczę, Felek, weź zacznij jechać, ziombel. Czego nie jedziesz? Zaraz się okaże, jak... ty, ruszamy chyba. No, jakieś takie obroty śmieszne wszedł. Czyżby? Czyżbyśmy zaraz po prostu normalnie ruszyli? Ty, patrzcie, gajga tutaj się rusza. No i jedź! Tu jest hamulec. A czekaj. Jedź! No mówię ci! Aaa, bo musimy chyba te... tak? Nie, no wątpię, żebyśmy musieli tego aż przepuszczać. Kurczę, Felek. Z przesady. Z przesadyzmu tu. No, jak jeździsz? Ty, będziemy mogli ruszyć czy tak nie za bardzo? Ale numery! Czy tak nie miałem, kurczę, Felek. Weź powoli rusz. Ty, jest sikona tu można. Bajera. Ale nie, no, no spokojnie teraz, co jest nie tak? Hamowanie awaryjne nie, no i hamulec jest zwolniony, no to... powolutku byśmy mogli ruszyć chyba, nie? Czy nie? To co się rozchodzi? Już przerwę mamy, czy co? A skąd się wziąłeś taki tutaj, gościu? Czekajcie, to jakiś mi... o! Stoimy, tak? Stoimy. Ale nie powinniśmy. Chyba, że tak ma być. Ale wątpię. Dobra. Kurczę, Felek, no jedźże do przodu, no. Czekajcie, najpierw weźmiemy jeszcze raz po prostu, to aczkolwiek, nie wiem, chwila. Jeszcze raz. Rusz. Proszę cię, ruszże do przodu. Przecież nie jesteś na hamulcu, nie jesteś nic. Hamowanie awaryjne, nie potrzeba mi. Jakąś przerwę teraz mam, czy co? Cześć, może ludziom coś otworzyć? Nie, no tak nie. Ty, ale patrzcie, to się wszystko rusza. To ma kurczę, wszystko odzwierciedlenie tutaj, w tym samym panelu, tutaj, o. Jest. No, no, no. Ruszysz? Co tak w ogóle chodzi? Nie. Wiecie co? Ale nie, to w tym, ten, na ten, tak powiem, to będzie na wszystko. Jak widać, coś kurczwek się zepsuło i nie mogę ruszyć, nie wiem dlaczego. Ty, czekaj, bo coś zaczęło się, schodzi. Może z bezpieczeństwa, nie, nie, ale...
Ruszymy, nie ruszymy, nie ruszymy. Dobra, więc ja wam będę dziękował za uwagę. Mam nadzieję, że śnieg wam się spodobał. Tak jak widzicie, jeszcze w tą grę kaleczę, ale coraz jestem bliżej, powiedzmy, mistrzostwa, jeśli można by tak ująć. No i mam nadzieję, że seria wam przypadła do gustu. No i tyle, no w kolejnym odcinku nie wiem co, może jakąś tą trasę weźmiemy łatwiejszą troszkę czy coś, aż to i tak jest poziom łatwy, kurczę felek. Ale coś nie tak, coś musiałem kliknąć niechcący i po prostu mi zahamował ten pociąg i nie chcę ruszyć. Także co, ja się z wami żegnam, na razie, cześć, siemaczko. No i do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.